Hej, hej, hello! Witam was w kolejnym odcinku z Mass Effecta. Jak mówiłem, musiałem sobie przejrzeć te odcinki, bo już nie pamiętałem, co kolejne miało być. Gadamy sobie z Samarą i ona ma dla nas pewną misję lojalnościową. Cieszę się, że dołączyłam do twojej drużyny. Już bardzo dawno nie miałam towarzyszy podróży. Kiedy nadejdzie czas, zrobię, co będę musiała. Jesteś ważną częścią tej załogi, Samaro. To dla mnie zaszczyt. Jest też pewna sprawa, którą chcę omówić. Przy spotkaniu na Ilium wspomniałam ci, że tropię bardzo niebezpieczną osobę. Dzięki zdobytym przez ciebie informacjom udało mi się ją zlokalizować. Używa imienia Morint. Chciałabym ją schwytać, zanim znowu zniknie. Chyba miała się tropić po zakończeniu naszej misji. Wiem, gdzie ona jest. Teraz. Za miesiąc może być już gdzie indziej. Nigdy nie trafiła mi się lepsza okazja. Chyba miała się tropić po zakończeniu Wiem, naszej... gdzie ona jest. Teraz. Gdzie ona jest? Na Omedze. W nocnym klubie o nazwie Zaświaty. To musi być dla niej idealne miejsce na łowy. Czy to jest bardzo ważne? Usiłuję ją zabić już od 400 lat. Nic nie jest dla mnie ważniejsze. To właśnie dlatego zostałam egzekutorką. Opowiedz mi o niej. Ona jest Ardat Yakshi. Ta nazwa pochodzi z martwego już dialektu Asari. Znaczy demon nocnych wiatrów. Ale to mitologia. Morint jest po prostu bardzo niebezpieczną kobietą, która zabija bez cienia litości. A więc Ardat Yakshi to szczególny rodzaj mordercy? Morint cierpi na rzadką chorobę genetyczną. Kiedy z kimś współżyje, nie ma łagodnego zespolenia układów nerwowych. Ona przejmuje układ partnera, wypala go, wykrwawia mózg. Ofiara staje się bezmyślną skorupą, a wkrótce potem umiera. Dlaczego literatura i sztuka Asari w ogóle o tym nie wspominają? Kiedy byłyśmy prymitywnym ludem, Ardat Yakshi nas fascynowały. Pewne kultury czciły je jako bogów zniszczenia. Teraz Asari zdobyły pozycję w galaktyce i nie chcą, żeby ten defekt był powszechnie znany. O ile wiem, obecnie istnieją tylko trzy. Dwie wybrały życie w odosobnieniu. Trzecia uciekła. Morint. Uciekła, a ja przysięgłam ją zabić. Nie wiem, czy należy ją winić za ucieczkę. Uciekając, udowodniła, że jest uzależniona. Tu nie chodziło o żadne kwestie moralne. Ona po prostu chce dalej zabijać. Jest postacią tragiczną, ale nie wzbudza współczucia. Nie może się powstrzymać? Każde spotkanie daje jej siłę. To jak narkotyk. Im dłużej to robi, tym bardziej tego potrzebuje. Nigdy nie przestanie. Nie może. Więc polujesz na te Asari tylko dlatego, że mają chorobę genetyczną? Choroba ujawnia się w okresie dojrzałości. Kiedy zostaje zdiagnozowana, chora ma szansę wybrać wygodne życie w odosobnieniu. Jeśli odmówi, tym samym udowadnia, że jest uzależniona od podniecenia osiąganego poprzez zabijanie kochanków. Dla kogoś takiego nie ma odkupienia. Mają do wyboru więzienie albo śmierć? Ta choroba prowadzi do nałogu. Pamiętaj o naszych zdolnościach adaptacyjnych. Jeśli Morint nie chce być wyleczona, to nie będzie. To bez wątpienia wymaga twojej niepodzielnej uwagi. Omamia swoje ofiary. Manipuluje ich uczuciami. Są gotowe zrobić dla niej wszystko. Musimy ją powstrzymać. Dziękuję, komandorze. Żadne słowa nie wyrażą, ile to dla mnie znaczy. Jest coś jeszcze. To stworzenie. Ten potwór. To moja córka. Nie umiem sobie nawet wyobrazić, jak się musisz czuć. Nie chcę litości, Shepard. Nie przyjmuję jej. Choroba mojej córki to moja wina. Odkupienie przyniesie mi tylko zabicie jej. Nie lituj się nade mną. Po prostu zrozum moje położenie. Jak do tego doszło? Miałam awanturniczą młodość. Zabijałam, kopulowałam z kim się dało, albo po prostu tańczyłam jak szalona. Tyle się nauczyłam, tyle przeżyłam. A potem wkroczyłam w wiek matrony. Nareszcie mogłam odpocząć, odetchnąć pełną piersią i cieszyć się rodziną. Ale straciłam to wszystko w jednej chwili. Brzmi strasznie. Siedziałam u lekarza i słuchałam monotonnych wyjaśnień krótkowzrocznego doktora.
Dowiedziałam się, że nic już nie będzie takie, jak oczekiwałam. Porzuciłam wszystko, co miałam. Niczego nie posiadam, niczego nie pragnę. Cała moja wiedza umrze wraz ze mną. Teraz moim jedynym celem jest zniszczenie własnych dzieci. Takie chwile nas zmieniają. I muszę z tym żyć jeszcze przez setki lat. Wybacz mi. Za dużo mówię. Pomóż mi znaleźć moją zaginioną córkę. I zabić ją. Polecimy znaleźć Moint. No i dobra. Jak słyszeliście, Samara poprosiła nas o pomoc w zabiciu własnej córki, gdyż jest chora na... nie pamiętam na co, bo wyszedłem sobie posłodzić herbatę, bo zapomniałem przed nagraniem. Zresztą mam chrypkę. I możecie słyszeć czasami sierbanie takie. Coś tu mamy do przeczytania. Nie, brak nowych wiadomości. Także od razu idziemy wykonywać misję, ale... po kolei mówię, że będziemy wykonywać, także od razu lecimy na Omegę, tak, Omegę. No, Omegę oddamy jeszcze jedno zadanie i weźmiemy jedno. W sklepach byłem, wszystko wykupiłem, także nie mam tam po co do sklepów lecieć. Także przekaźnik masy i od razu lecimy na Omegę. Tak już, ta misja nie będzie szybka, podejrzewam, że kolejny odcinek na nią zleci. I tak już z 10 minut straciłem na co? Na gadanie z Samarą dosyć dużo. No dokuj kurde, tyle tych przycisków, napić się nie można. To już widzieliście tą scenkę, więc przewinę. Od razu wykonamy zadanie. Czyli trzeba w sumie jedno zadanie oddamy. I dwa weźmiemy, z czego jedno wykonamy od razu, a drugie... kiedy indziej, bo mi się teraz nie chce tego drugiego. Dobra, weźmy sobie z Samarę. Albo nie. Samarę i... a, weźmy Tejna. O, mam 3 punkty. Z czego chyba tylko w to będę dawał. Dobra, sama, że coś można dodać, tak, oczywiście. Dam jej wrzut na full. Czyli silny rzut. Przeciągnięcie. Silne oraz egzekutorka Asari. Do Tejna nie mam w co dać. Także lecimy dalej. Na Omedze ginie co dzień zbyt wiele osób, żebym mogła określić lokalizację Arda Tyakshi. Ale ponieważ Arda Tyakshi cieszy się sławą wśród Asari, może Arya Teloak śledziła jej poczynania. Dziękuję. Dobra, teraz mi się przypomniało, że jednak to nie będzie długa misja, chociaż trochę potrwa, na pewno. Ale będzie szybciej niż myślałem. Nie chcecie się bić? Nie, dobra. Ale od razu sobie oddamy misję u... słyszysz to? Wow, o Arii. Ja i weźmiemy kolejną u jej... u Griza, tak. Arya ma dla ciebie pewne zadanie. Zależy, co Arya ma na myśli. Arya dowiedziała się, że najemnicy z Krwawej Hordy planują zabić jej starego przyjaciela. Kroganina imieniem Wyrocznia. Chciałaby, żebyś temu zapobiegł. Zajmę się tym. Świetnie. Wyrocznia jest na dole otoczony przez swoich fanów. Ukryj go, dopóki nie zjawią się najemnicy. Wróć, kiedy będzie po wszystkim, a dostaniesz... wrócę tu, kiedy wykonam robotę. Powodzenia. Dobra, nie chcę mi się... nie chcę was zanudzać tym, kto to jest wyraźnie itd. itp. To zobaczycie sami. Czego potrzebujesz? Teraz oddamy jedno z zadań. Ten datapad należał do jednego z najemników ścigających Archanioła. Ty miałaś być następna. Pokaż. Ten datapad znaleźliśmy, jak werbowaliśmy Garusa. Ciekawe. Wyjaśni mi ktoś, jak taka informacja pozostała niezauważona? Zajmę się tym. Dziękuję za ostrzeżenie, Shepard. Będę musiała zrobić porządki w swojej organizacji. Ukrywa się tu zbiegła Asari. To Arda Tyakshi. Musimy ją znaleźć. Wiedziałam.
Nic nie pustoszy ciała tak jak Ardat Yakshi. Nie zrobiłaś nic, żeby ją zabić? A niby czemu? Mnie nie próbowała uwieść. Jej ostatnią ofiarą była młoda dziewczyna. Bardzo ładna. Mieszkała w domu czynszowym niedaleko stąd. Tam radzę zacząć poszukiwania. Dziękuję. Powodzenia w szukaniu i szczęścia w łapaniu jej. Dobra. Teraz wykonamy sobie to zadanie, żeby pomóc wyroczni. Wystarczy zejść na dół. Ostatnio się tego zadania naszukałem dosyć dużo, bo pamiętałem, że on gdzieś jest na dole, tylko zapomniałem, że tędy można zejść. Dobra, Ray. Schodzimy na dół. Tutaj ciekawy dialog może być. Witamy w zaświatach. Co dla pana? Aj, nie to. Oczywiście. Dziękujemy za wizytę i za to, że nikogo pan nie zastrzeli. Witamy w zaświatach. Co dla pana? Nalej mi drinka. Bez trucizny. A tak, słyszałem o moim poprzedniku. Cieszę się, że zdołał pan przeżyć. Kazano mi obsługiwać pana na koszt firmy. Zapewniam, że drinki nie będą zawierać żadnych nielegalnych składników, których pan nie zamówi. No, których pan nie zamówi. Tutaj mamy wyrocznie. Króciutki dialog z nim. Dobra, walić się. Nie znam, człowieku. Jestem patriot. Ktoś chce cię zabić. Mam cię zabrać w bezpieczne miejsce. Znowu przyszedł. Za każdym razem przysyłam. Dobra, szybciej. Mam pomysł. Załatwię tych zabójców za ciebie. A co za różnica? Tak czy inaczej, ktoś inny za mnie walczy. Nie. Jesteś potężnym wodzem, który ma armię na swoje skinienie, a nie tylko trofeum Arii. Będziecie moim klantem. Tak. Jak mogłem to zapomnieć? Zrób tak. Będę się pławił w blasku chwały, jak za dawnych lat. Trochę pominąłem dialog, ale po prostu mam mu dupę uratować. Znajdź zbirów. Trudne to nie będzie. Drogi człowieku. Pozdrowienia od patriarchy. A ten ochroniarz też taki dupowaty, co nam z boku stał. Nawet się nie ruszył, o ten. Ale dobra. Nam na rękę. Teraz wystarczy pogadać z wyrocznią. I mam kolejne zadanie z głowy. Udało ci się, zabójcza ludzka bestio. W stacji aż huczy od nowin o moim zwycięstwie. Już mnie nie zlekceważą. Żegnaj, patriarcho. Żegnaj, człowieku. Elo, elo, 350. Uważaj na Arię. Myślę, że pochwali to, co zrobiłeś, ale nie zmianę równowagi sił na Omedze. Chyba za bardzo jej to przypomina ją samą. Tak, fajnie. Od razu pogadamy sobie z Arią, bo i tak trzeba iść na górę, bo inaczej stąd nie wyjdziemy. Nie, z Arią, nie pamiętam, z Arią chyba nie, tylko z tym gościem obok. No dawaj. O matko. Ja już myślałem, że coś ciekawego będzie. No Grace, Grace, dawaj kasę. O matko. Mówi się, że Krant Patriarchy załatwił ludzi, którzy mieli go zabić. Zabawne, nie wiedziałam, że miał Krant. Patriarcha miał większe wpływy, niż ci się wydawało. Rozumiem. Chyba powinnam na siebie uważać. Nie o to prosiłam, ale robota została wykonana. Wiele dla mnie zrobiłeś, Shepard. Odwdzięczę ci się. Przesyłamy ci współrzędne skrytki na niezbadanej planecie. Jeśli chcesz, jest twoja. Przyda nam się wszelka pomoc. Co tam znajdziesz, to już twoja sprawa. Dzięki. Może tu jeszcze wrócę. A
tymczasem może znajdziesz sobie miłą dziewczynę do towarzystwa. Nie dziękuję. Nie dziękuję, mam ręce. Dobra. Lecimy dalej. Tym razem już... Fajnie. Lecimy od już zabijać powoli córkę Samary. Tylko przy okazji jeszcze wezmę jedną misję. Przewinę dialogi, żeby nie dłużyć tego. Przepraszam za moją chrypkę. Coś mam duszności ostatnio. Witaj. Miałem nadzieję, że wpadniesz. Jestem... Potrzebujesz czegoś? Potrzebuję zdolnych, zaufanych ludzi. Słucham. To nic strasznego. Potrzebny mi tylko ktoś do zabierania... W porządku. Moi... Szukaj... Powodzenia, przyjaciele. Mamy jakąś przesyłkę odebrać. Osobiście nie pamiętam tego zadania. No, pamiętam, że je robiłem, ale raczej nie pamiętam, o co tam chodziło, konkretną przesyłkę. Możemy przesyłkę wziąć albo z Cytadeli, albo z Ilium. Zobaczymy, gdzie będziemy najbliżej. Przyszliście w sprawie mojej córki? Nef zmarła tydzień temu i nikogo to nie obchodzi. Lekarze mówili, że to krwiak w mózgu, ale to nieprawda. Została zamordowana, ktoś zabił moją Nef, moją córeczkę. Też sądzę, że została zamordowana. Szukam jej zabójcy. Oh, dziękuję. Człowiekowi tak ciężko, kiedy nikt mu nie wierzy. Teraz jestem sama jak palec. Pracuje pan dla Arii? Przychodzę z pomocą. Czy to ważne, kto mnie przysłał? Nikogo więcej na tej piekielnej stacji nie obchodzi, że moja Nef nie żyje. Jeśli potrafi pan coś zrobić, pomogę jak tylko się da. Czy pani córka miała wielu przyjaciół? Niewielu. Była nieśmiała. Większość czasu spędzała przy swoich rzeźbach, a nie z przyjaciółmi. Ale w ciągu kilku ostatnich tygodni coś się zmieniło. Zaczęła opowiadać o pewnej Asari. Na imię miała Morint. Rozumiem. Nie podobała mi się. Wyciągała Nef do klubów i jestem pewna, że dawała jej narkotyki. Kim była ta Morint? Nigdy jej nie spotkałam, ale Nef wyrażała się o niej jako królowej. Kiedy zaczynała mówić o Morint, nikt inny dla niej nie istniał. Brzmi znajomo. Czy Nef upodobała sobie jakieś miejsce? Zawsze była taka cicha. Pracowała w domu. Kilka tygodni temu zaczęła nagle chodzić do VIP-owskiej części klubu przy tej ulicy. Żeby tam wejść, trzeba znać hasło. Zmiana była bardzo gwałtowna. Wydawała się taka zmęczona i rozproszona, kiedy nie była z Morint. Jaka była pani córka? Moja Nef miała w sobie ogień. Brakowało jej śmiałości, ale była twórcza i umiała dążyć do celu. Była spełnieniem marzeń każdej matki. Była twórcza? Co robiła? Była rzeźbiarką. Interesowali się nią właściciele galerii. Mówili, że jej twórczość jest świeża. Mogę obejrzeć pokój Nef? Nie chcę niczego ruszać. Jej ubrań, jej sztuki, jej rzeźb. Wszystko jest tak, jak to zostawiła. Zawsze tak będzie. Moja córcia odeszła. Dziękuję. Przepraszam, ale tak mi jej brak. Nie szkodzi. Wszyscy kogoś straciliśmy. Wiem, co znaczy strata córki. Pomszczę ją. Dziękuję. Jeśli to pomoże w znalezieniu zabójcy, proszę obejrzeć jej rzeczy. Dziękuję bardzo. Obejrzyj jej rzeczy. Z życia wzięte. No ale niestety tak się dzieje. Przeczytaj środkowy wpis. Cykl 36. Orbita 671. Czy ja jestem jakimś dziwolągiem? Morint jest taka jak ja, a zdecydowanie nie jest człowiekiem. Kiedy tańczymy, a w moich żyłach krąży Halex, ona patrzy na mnie z takim głodem. Z takim pragnieniem w oczach. Nikt nigdy na mnie tak nie patrzył. Pocałowałyśmy się dzisiaj. Przeczytaj najstarszy wpis. Hej, pamiętniku. Cykl 34. Orbita 671. Tyle się wydarzyło. Wpuścili mnie do części dla VIP-ów w zaświatach, jak podałam imię Jarud.
czułam, że wszyscy się na mnie gapią. Obok mnie zaczęła tańczyć bajecznie piękna Asari. Poruszała się jak woda. Miała kształt i objętość, ale była zmienna, płynna. Byłam w transie. No i zaczęłam z nią tańczyć. Później poszłyśmy na szaszłyki, a jutro mamy się znowu spotkać. No i bez tej wiadomości byśmy się nie dostali do tej części VIP-owskiej. O, będziemy musieli tam wejść. Przeczytaj najnowszy wpis. Cykl 42, orbita 67. Dzisiaj ona zabierze mnie do siebie. Nie wiem, co się wydarzy, ale chcę być z nią na zawsze. Ona może sprzedawać moje dzieła. Możemy mieszkać w jakimś wytwornym miejscu, jak kobiety w Weni, w tym widzie, który Morint tak lubi. Jak to w ogóle możliwe? Jestem tylko durnym śmieciem z Omegi. Zamknij holodziennik. To robota Morint. Pociągają ją artyści i twórcy. Zapaleńcy nieco oderwani od rówieśników. Oszałamia wytwornością i seksapilem, po czym uderza. Polowanie interesuje ją nie mniej niż podbój. Każdy, kto od 400 lat z powodzeniem poluje na istoty rozumne, zasługuje na ostrożność. Morint przemawia na wiele sposobów. Jej ciało mówi twojemu, że dostarczy mu niewyobrażalnych uniesień. Jej zapach wydobywa głęboko skrywane emocje. Jej oczy obiecują rzeczy, o które nie śmiesz prosić innych. Jej głos szepcze do ciebie, gdy ona przestanie już mówić. Wygląda raczej na dalece rozwiniętą zabójczynię niż ofiarę wady genetycznej. Ta przypadłość istnieje od czasów, gdy moi przodkowie spędzali noce przy ogniskach. Może to symbioza, a nie wada. Atak na jej siedzibę nie ma sensu. Na pewno przygotowała sobie wiele dróg ucieczki. Zapadnie się pod ziemię na kilkadziesiąt lat. Nigdy dotąd nie byłam tak blisko. Więc musimy ją wywabić. Tak jest. Shepard, czytasz mi w myślach. Grasuje głównie w VIP-owskiej części zaświatów. Musisz tam iść sam i bez broni. Szkoda czasu. Ruszajmy. Zgoda. Porozmawiamy, jak będziemy na miejscu. Tak jak mówiłem już wcześniej, idziemy... Chwila. Jeszcze jedno. Nef, przesyłam ci hologram elkorskiego artysty Forty. Jego sztuka jest wysublimowana. Ale nie wpatruj się w nią zbyt długo. Zrobiła to Nef. Ktoś z galerii zaoferował mi za to równowartość 4-letnich zarobków. Ale nigdy się... No i to jest prawdziwa matka. Dobra, także idziemy do Rey, do tej VIP-owskiej części, gdzie, gdzie postaram się wywabić, zwabić do siebie Morint. Czego? Ktoś mi powiedział, że reszta zaświatów jest do niczego w porównaniu z tym miejscem. Pewnie ktoś mądry. A kto konkretnie? Jarud. Tylko mała uwaga. Rozkręć dym, a dostaniesz w kość. Jeśli ktoś cię zaatakuje, możesz się bronić. Fuck yeah. Elegancki strój. Musisz iść sam. Morint będzie obserwować. Jak każdy drapieżnik ma się na baczności. Musisz ją zainteresować na tyle, żeby do ciebie podeszła. Gdy staniecie twarzą w twarz, subtelnie zachęć ją, żeby zaprosiła cię do domu. Dyskretnie pójdę za wami, a kiedy będziecie sami, uruchomię pułapkę. Posłuchaj, dopóki tam nie dotrę, będziesz w wielkim niebezpieczeństwie. Będzie chciała zrobić z tobą potworne rzeczy. Jeśli nie będziesz ostrożny, pozwolisz jej na to. Zaczynamy. Shepard, to jedyna szansa. Wystarczy mały błąd i Morint zniknie. Jeśli najdą cię wątpliwości, przyjdź porozmawiać ze mną. Będę tu czekała. Aha, i dziękuję, Shepard. Niełatwo mi o tym mówić, a ty jesteś jedyną osobą, z którą mogę się podzielić tym ciężarem. Fajnie, dobra. Tutaj, dobra. No i tak, musimy najpierw pozbierać informacji kilka. No i troszkę się rozkręcić. Nie wiesz, jak załatwić bilety na Expel 10? Taka niesamowita Asari mówiła, że to jej ulubiona kapela. A mnie... Mnie interesuje wszystko to, co ją.
Muszę załatwić bilety. Expel 10 ma jutro występ. Jaką muzykę grają? To kapela sensoryczna. Normalnie wchodzą w twoje ciało i sprawiają, że czujesz różne rzeczy. A ta Asari jest kompletnie zakręcona na ich punkcie. Mógłbym zaliczyć laskę pierwsza klasa. Musisz mi pomóc. Musi być niesamowita. Jest tutaj? Była tu parę dni temu. Opowiadała o tej kapeli. Często tu bywa. Jak wróci, będę miał bilety. Zbiera mi się, żeby komuś przywalić, a ty stoisz za blisko. Ale go zawiesiło? Wyluzuj, już odchodzę. No. Tutaj trochę egoizmu nazbieramy. Widzicie opcję uderz pięścią. Nie zrobimy tego, bo... O, jeszcze tu jesteś? Bo gościu powiedział, że jeśli rozkręcimy dym, dostaniemy w kość. Cześć. Potrzebuję szybko pomocy i nie wiem, kogo poprosić. Jesteś człowiekiem i chyba nie jesteś na haju, więc się nadasz. Pomożesz mi? Powiedz mi, ale powoli. W czym problem? Dobrze, powoli. Przepraszam, ale nie wiem, co robić. Moja przyjaciółka Moiral robi materiał o gangach na Omedze. Spotyka się z Floridem. On jest najgorszy ze wszystkich. Twoją przyjaciółkę może spotkać coś złego. Tak właśnie będzie. Florid ją przejrzał. Jego gang jest w drodze. Zostanie po niej mokra plama. Muszę przekazać jej wiadomość. I to szybko. Co mam zrobić? Mamy ustalony szyfr. Jeśli podejdziesz i powiesz Floridowi dwa słowa, moja przyjaciółka zrozumie wiadomość i ucieknie stamtąd. Te dwa słowa to terminal i wieki. W tej kolejności. Proszę, powiedz, że dasz radę to zrobić. Inaczej ona zginie. Nie ma sprawy. Dziękuję. Wielkie dzięki. Pamiętaj. Terminal i wieki. W tej kolejności ułóż je w jakieś zdanie. Dobra. Nie widzę tego lokalu i wszystkich gości. Nie pamiętam, gdzie... O, tu jest, dobra. Nie, tutaj nie. Gdzie ona jest? Tu. Potrzebujesz czegoś, koleś? Jest tu gdzieś publiczny terminal ekstranetu? W klubie? Nie masz Omni klucza? To dość dziwne pytanie. Korzystam z publicznych terminali. Mój Omni klucz popsuł się wieki temu. Mówi się trudno. Koniec rozmowy. Hej, Florid. Muszę iść do łazienki. Tak? Wracaj szybko, Moiral. Zaraz wychodzimy. Mądra jest, dobra. Rozmawiam z ludźmi. Czyli zrobiliśmy tę misję. Naprawdę jej nie pamiętam. Cześć. Chwila. Dobra, teraz musimy znaleźć kogoś, tylko nie pamiętam gdzie. O, tutaj, dobra. I sprowokować gościa. Tu dzisiaj na widoku. Musimy później zagarnąć część dla... Dobra. Nieźle się dzisiaj obłowimy. Żeby on się na nas rzucił. O ile nie trafimy na kogoś od Arii, będzie dobrze. Musimy zdobyć dość kredytów, żeby Hint się nie czepiał. Hej, na co się gapisz? Na parę żałosnych frajerów, którzy mają się za nie wiadomo kogo. Zaraz się przekonają, że to nieprawda. A kto nam to pokaże? Ty? Człowiek ma się za twardziela. Twardszy niż wy. Nie ma to jak być w zbroi i dostać pierdziel od gołymi rękami, nie? Życie jest okrutne. Dobra. I nic więcej w sumie mi nie potrzeba. Nie będę go bił, bo tylko sobie popsuję. Hej! Będę tańczyć obok ciebie. Jeśli chcesz, możesz sobie wyobrażać, że tańczymy ze sobą. Właśnie tak będę myśleć. W życiu nie widziałem tandetniejszego tekstu. Nie wiem, kto to pisał. Ale chyba ktoś to mieszka z matką. Na pewno. I ma 30 lat i mieszka w piwnicy. Obserwowałam cię. Jesteś tu najciekawszą osobą. Mam tu swój zacieniony kącik. Może posiedzisz ze mną? Bingo. Czasami przychodzę tutaj i nie ma nikogo, z kim mogłabym porozmawiać. A czasem jest jedna osoba. Dzisiaj będziesz nią ty. Ciekawe czemu? Ty i ja chcemy tego samego. Czyżby? Co sądzisz na temat muzyki w tym miejscu? Mroczny rytm, gwałtowny puls. Pobudza moje pierwotne instynkty. A ty? Lubię zespół o nazwie Expel 10. Wnika mi głęboko w umysł i roznosi go na strzępy. Niedługo grają koncert. Może powinniśmy iść razem? W tutejszej muzyce można się zatracić.
Są sposoby, żeby nasilić to doznanie. Wiesz? Co sądzisz o Haleksie? Ślizguje się w moją duszę. Chyba mamy wspólne zainteresowania. Znasz się trochę na sztuce? Przemawia do mrocznych zakamarków mojej duszy. A ty? Znasz artystę imieniem Forta? Nie sądziłam, że ktoś tutaj go zna. Jest niezwykły. Sztuka ma wiele odmian. Widziałam widy, które działały na mnie znacznie silniej niż rzeźba w galerii. Widziałaś Waenię? Mój ulubiony wid. Dwie główne aktorki są niesamowite. Muszę to obejrzeć. Może zrobimy to wspólnie. Przemierzyłem galaktykę wszerz i wzdłuż. To cię zmienia, prawda? Podróże to wizyty w niebezpiecznych miejscach. Gdzie można zobaczyć i zrobić rzeczy, o których inni nawet nie śnią. Tak. W czasie podróży lubię odwiedzać mroczne, niebezpieczne miejsca. Pełne przemocy? Przemoc to najpewniejszy przejaw potęgi. Przemoc to droga do celu. Tym celem jest potęga. Chcesz stąd iść? Mieszkam niedaleko stąd. Urobiliśmy ją, pakie. Oła. Wyrywamy laski jak chcemy, fuck yeah. Shepard, jesteś równy gość. Jak chcesz, strzel sobie Haleksa. Ale czy nie wolałbyś mieć w tej chwili wyostrzonych zmysłów? Bo ja tak. Przez jakiś czas bawiły mnie... Co się zarypałem, tylko nie wiem co. Uwielbiam te chwile. Gdy w oczach przeciwnika widać już świadomość, to prezent od zalotnika. Ta rzeźba była Uwielbiam gry, dobra, w których można przekonać przeciwnika, że jest bliski zwycięstwa i wtedy go zabić. Trochę dialogów, ale już przechodzimy dalej. Ruch, ciepło. Wciąż jeszcze słyszę te basy, niczym bęben w czasie wielkiego polowania. Polowania na ciebie, ale tu jest cicho i bezpiecznie. Tego właśnie pragniesz, Shepard? Ludzie czują się najbezpieczniej przed śmiercią. Fakt. Nigdy nie jesteśmy bezpieczni. Nigdy nie rozumiałam fascynacji. Ale ona brzydka jest. Niektórzy dokonują innego wyboru. Nieważne. Niezależność ponad uległość? To chyba nasza cecha wspólna. Zabiliśmy wiele osób, ale na tym kończy się podobieństwo. O, skarbie. Zaraz. Czemu twierdzisz, że kogoś zabiłam? Co o mnie wiesz? Skończmy te gry. Ops, spieprzyłem coś. Spójrz mi w oczy i powiedz, że mnie chcesz. Że dla mnie jesteś gotów zabić. Że zrobisz wszystko, czego zechcę. A nie, dobrze. Nie licz na to. Ale ty? Kim jesteś? O nie. Ale mogę to trochę przeciągnąć. Ta suka znalazła sobie pomocnika. Morint! Mamo... Nie nazywaj mnie tak! Nie przestanę być twoją córką, nie mam wyboru, mamo. Dokonałaś wyboru dawno temu. Jakiego wyboru? Jestem winna tylko tego, że urodziłam się z darem, który mi przekazałaś. Dość, Morint! Jestem genetycznym przeznaczeniem Asari. Dobrze, że ja tak się nie kłócę z moją mamą. Więc muszę umrzeć. Jesteś plagą, którą trzeba zniszczyć. Niczym więcej. Jestem tak silna jak ona. Dołączę do ciebie. Przyrzekłam już, że ci pomogę, Shepard. Dokończmy to. No i w sumie możemy albo zabić Morint, albo Samarę. I jeśli zabijemy Samarę, to dołączy do nas Morint, jeszcze dołączy, zabijemy Morint, dołączy do nas Samara, a ja zabiję Morint, bo nie lubię suki. Koniec trasy, Morint. I to mnie nazywają potworem. Ale cycki ma fajne. Znajdź pokój w objęciach bogini. Jep. Gleba. Jestem gotowa stąd wyjść i wrócić do swojego życia. Ty też jesteś już gotów? Zaczynamy. No i skończyliśmy tą jakże okrutną misję, gdzie mamusia zabija córeczkę. Ugh. Dobra, dostaliśmy awans. Ja w tym miejscu skończę, już nie będę was męczył. Dostanę się sam na Normandię. Także dzięki wam za to, że obejrzeliście.
No i czekajcie na kolejne odcinki. Siema.